drugi. Tysiąc pięćset! Złotych, dobra, mamy 10. Mamy 10 złotych. Drugi. I? 200 złotych! Krzysztof Zacharzewski po kilku godzinach licytacji. Lepiej być burmistrzem, czy lepiej licytować? Nie, to nie męczy, to po prostu wzrusza. No, dzisiaj daliśmy czadu i to myślę, że to atmosfera się udzieliła wszystkim wolontariuszom, nam tutaj prowadzącym, ale też publiczności, ludzie, którzy przyszli wesprzeć to do samego końca, jakby trzymali nas przy duchu i też wpłacali pieniądze, więc naprawdę w tym roku jest wyjątkowo. To na tą chwilę wiemy, ile już pan burmistrz wyciągnął z mieszkańców Złocieńca pieniążków? No, wiemy, że około ponad 35 tysięcy z licytacji na ten moment. Wiem, że z puszek zostało ponad 20 tysięcy, także jak to matematyka mówi, także dobijemy chyba do 60. No, biorąc pod uwagę, że w ubiegłym roku było 48, to myślę, że jest moc. Takiego finału chyba w Złocieńcu jeszcze nie było, że trwał aż tak długo i wszyscy chętnie licytowali do samego końca. Tak, tutaj widać, że i cały czas od samego początku, od godziny 15 był tłum ludzi, ludzie przychodzili, siadali, wymieniali się i to, że te licytacje to nie było kupowanie tanio jakichś produktów, te ceny naprawdę były wysokie, tam ponad 3,5 tysiąca jakaś tam usługa, znaczy nie jakaś tam, po prostu to są profesjonalne rzeczy i też przedsiębiorcy jakby dają od siebie tak dużo, że efekty po prostu są widoczne w zbiórce tej już końcowej. Niesamowite, naprawdę. Cudownie. To jaki tu dzisiaj był klimat? Ojejku. Klimat wyjątkowy i taki, który można pozazdrościć chyba. Przed licytacją brał pan zimną kąpiel? Tak, ja zawsze w niedzielę kąpię się, także dzisiaj chłonęliśmy troszeczkę przed finałem. No, woda dzisiaj była wyjątkowo zimna i a aura była taka paskudna, więc no, trzeba było trochę siły, żeby wejść do tej wody. No ale co, no już tradycja, więc nie ma problemu. 6 godzin mówienia do ludzi, licytowania, jak będzie wyglądał odpoczynek? No rano jadę podpisać umowę do Szczecina na dofinansowanie, także nie ma tutaj. Myślę, że każdy z nas, wolontariuszy, jakby traktuje ten czas nie jako pracę, ale przyjemność obcowania ze sobą, jakiejś pełnienia takiej misji dla drugiego człowieka. I myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, dumni i każdy jednak dał tą część od siebie i myślę, że no, to potrzebne jest dla innych ludzi, dlatego żeby w tych szpitalach, żeby w ogóle pojawiały się te serduszka, żeby one pokazywały i udowadniały, że ta orkiestra robi naprawdę ogrom wielkiej pracy i pokazuje, że siła w ludziach siedzi i ta moc daje tą energię tym innym ludziom po to, żeby też jakby czuli potrzebę szanowania siebie. Dużo nietypowych rzeczy dzieje się w Złocieńcu. Jutro wychodzi zaproszenie do Jurka Owsiaka na kolejny finał, żeby przyjechał tutaj? Myślę, że to jest raczej niemożliwe. Centrum nie zrobimy tutaj w Złocieńcu, ale wydaje się, że z roku na rok jest coraz lepiej, a dzisiaj daliśmy czadu tak zdrowo. Także, po moim głosie widać, słychać, że było naprawdę głośno. Karol Kuropatnicki. Zbierałeś dzisiaj pieniążki na ulicach Złocieńca. Jak ludzie reagowali? Szczerze mogę powiedzieć, że ludzie byli bardzo mili i zdziwiłem się, bo myślałem, że będzie gorszy odzew. Większość ludzi zatrzymywała się nawet samochodami, aby nas wspomóc. Ludzie bardzo przyjemnie reagowali, potrafili nawet wrzucić do kilku puszek jednocześnie. Spotykali nawet nas jako trzecich wolontariuszy albo czwartych i nie żałowali i wrzucali. A który raz zbierasz pieniążki? Już drugi raz z puszką, ale wcześniej jeszcze już nie mogłem jeszcze kwestować, ale byłem jako wolontariusz sztabowy i pomagałem jak mogłem, ale bez puszki niestety.
Marcela Wiśniewska po finale i no jak wrażenia, co dzisiaj robiliście tu przez cały dzień? No dzisiaj co? Od rana tańczyliśmy zumbę, jedliśmy kiełbaski, sprzedawaliśmy ciasta na rynku złocienieckim. Tam odbywało się na początku całe szaleństwo wraz z OSP Złocieniec i OSP Siemczyno. Mieliśmy wozy strażackie, także na początku było tam. Później przyszliśmy tutaj na salę widowiskową z OK, od 15 jesteśmy tutaj. Do 20 były prowadzone licytacje. Było istne szaleństwo, bardzo dużo takich licytacji, bardzo drogich. Za 3700 poszła szafa. Myślę, że to jest super rekord. To jest w ogóle rekordowe, jeżeli chodzi o kwotę, to jest rekordowa u nas. Sprzedaliśmy prawie wszystko, znaczy wylicytowaliśmy prawie wszystko, bardzo mało rzeczy nam zostało. Przy takiej ilości, jakiej mieliśmy wszystkiego dwa razy więcej w tym roku. Dwa razy więcej ciasta, dwa razy więcej na loterii fantowej, dwa razy więcej na licytacjach. Jesteśmy bardzo zmęczeni tutaj z burmistrzem, wykończeni, wyglądamy jak owsiak po całym dniu, ale ledwo co mówimy, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy pomóc, że to się tak wszystko udało, że ludzie byli zadowoleni. Koncert w ogóle z Osi Tymy, tutaj kobiety z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak i również Kuba, no, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Tu w ogóle było naprawdę dużo osób, nie mieścili się na sali widowiskowej. Nie wiem, trzeba będzie pomyśleć o jakiejś w ogóle większej sali chyba. Rozbudować widowiskową salę, albo będziemy robić, nie wiem, gdzieś inny infoś, bo zainteresowanie jest ogromne. Także jesteśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. No i zapowiada się oczywiście ten rekord, o którym wcześniej wspominaliśmy, że został pobity. Także cieszymy się bardzo ogromnie i dziękujemy Państwu za pomoc, bo to dzięki Wam tak naprawdę nam się udało ten rekord pobić. Sylwester Gaczyński dobiegł końca finał Złocieniecki WOŚP. Jak było? Tak, finał dobiegł końca. Było mega, mega pozytywnie, mega, można powiedzieć, strzał ogólnie. Nawet nie straciło nam czasu standardowo, więc skończyliśmy licytację po światełku do nieba. Mamy pobity rekord z ubiegłego roku. Pieniążki jeszcze nie zostały skończone liczyć, ale już wiemy, że to będzie ponad 60 tysięcy, także jesteśmy mega szczęśliwi. Wszyscy dali się naprawdę 200%, można powiedzieć. No i dzięki temu efekt jest taki, jaki jest. Jakie dzisiaj miałeś zadania? Ja w sumie byłem wolontariuszem puszkowym. Byłem wolontariuszem, który też miał terminal, więc od godziny 14 już byłem tutaj w naszym ośrodku kultury, gdzie był cały finał przeprowadzany. No i po prostu obsługiwałem terminal, jeżeli osoby wylicytowały jakąś rzecz, za którą płaciły kartą, to było moje zadanie, że tak powiem, kroiłem ich z kasy kartą. A jak byłeś z puszką na mieście, to jak ludzie reagowali? Praktycznie można powiedzieć, że pozytywnie. Jak co roku zdarzały się jakieś tam pojedyncze, może osoby, które jakieś nieprzychylnie tam się wypowiadały, ale to naprawdę jakieś takie pojedyncze osoby. No jednak większość chyba ludzi co roku, z roku na rok jest tych ludzi coraz więcej, którzy pozytywnie reagują na wielką orkiestrę. Także było naprawdę fajnie. Terminal ułatwia zbiórkę? Tak, na pewno terminal zdecydowanie ułatwia zbiórkę, ponieważ biorąc pod uwagę takie różne fanty i rzeczy, które mieliśmy na licytacji dosyć wysokiej wartości i licytacje naprawdę u nas się rozhulały, także niektóre rzeczy poszły za 1000 zł, 2000, 3000, więc to na pewno ułatwia ludziom, nie muszą nosić ze sobą gotówki, nie muszą się martwić o jakieś tam duże kwoty, płacą kartą i to jest zarówno dla nich wygoda, jak i dla nas, więc no, na pewno to pomaga nam w zwiększeniu zbiórki. Łukasz Sołtys, kolejna osoba, która dzisiaj tu wspierała Złocieński finał WOŚP. Jakie miałeś dzisiaj zadania? No witam serdecznie, dzisiaj działałem w sztabie, troszeczkę odwrotnie niż w tamtym roku, bo w tamtym roku byłem wolontariuszem puszkowym. Bardzo przepraszam za mój głos, ale no niestety jest godzina już prawie 22 i mój głos nie wytrzymał tego. Jak oceniasz przebieg tegorocznego finału tutaj w Złocieńcu?
Jest mega, mega. Powiem tak, chcieliśmy pobić zeszłoroczny rekord, ale wychodzi na to, że chyba pobijemy ten rekord na 3 lata do przodu. Na tą chwilę na godzinę 21.30 mamy około 65 tysięcy. Nie są to zliczone jeszcze wszystkie puszki. A jak atmosfera tutaj podczas licytacji obserwowałeś? Złocieniec chyba dopisał dzisiaj. Jest mega, mega. Mieszkańcy gminy, nie tylko mieszkańcy, przyjeżdżali tutaj mieszkańcy powiatu, bo sponsorami vouchery byli wszystkie firmy z terenu powiatu drawskiego, z Białogardu, z Koszalina, naprawdę. Fajne jest to, że nikt się nie kłócił. Przebijaliśmy małe ceny, po 10, 15, 20 zł, rodzinnie, dzieci, licytacje dla dzieciaczków od złotówki, dla dorosłych po 10, 20 zł. A jak w samym sztabie atmosfera między wolontariuszami, między tymi osobami, które to wszystko organizowały, dogadujecie się? Powiem tak, jest mega, bardzo się dogadujemy. Część ludzi jest ze Złocieńca stricte, część ludzi jest, którzy studiują, uczą się poza granicami miasta, przyjeżdżają tylko specjalnie na weekend wośpowy do Złocieńca. Jest mega. Ja wczoraj o godzinie 21.30 odbierałem ostatnie ciasta na osiedlu w budowie, po Złocieńcu jeździłem samochodem, żeby dostarczyć to, żeby to wszystko było na dzisiaj świeżutkie, cieplutkie i tak dalej, tak? Joanna Krzoska, szefowa Złocieńskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak było? Jak oceniasz ten cud, co tu się wydarzył? Masakra, to było przegięcie. Po prostu pobyliśmy sami siebie. To było nie do pomyślenia. Na początku był moment, w którym wszyscy myśleliśmy, że nie dobijemy do 40 tysięcy. Potem szło już nawet nie piątkami, tylko szło dziesiątkami. Więc na razie mamy powyżej 60. Czekamy do 70. Ale z drugiej strony nazwa miasta sama mówi sama za siebie, tak? Przecież Złocieniec, miasto cudów, miasto z klimatem, no więc jak mogło być inaczej? Jak spisali się wolontariusze? Mega, jestem jak zwykle z nich zadowolona, cudownie. Jestem trzeci raz szefem sztabu i z roku na rok jest coraz lepiej. Po każdym finale wyciągamy wnioski i każdy kolejny jest coraz lepszy. Także wolontariusze cudowni, na medal. Z racji tego, że mam taką możliwość, chciałabym Wam wszystkim, kochani, podziękować za to, co zrobiliście. Za trud, wysiłek. Za wszystko, za chęć, za to, że wstawaliście rano, za to, że byliście z nami cały dzień, że nie było dla Was istotne, czy wieje, pada. Jesteście super kochani i czekam na Was w przyszłym roku.